pana Stanisława Żółkiewskiego, Hermana Wielkiego Koronnego, no, wszyscy znamy z podręczników, jest w każdym podręczniku. Jego śmierć 7 października 1620 roku podczas odwrotu z obozu pod Cecorą jest epizodem wpisanym jak gdyby w historię Polski czasów nowożytnych. Ale to wyprawa sięgająca nieco wcześniej, jeszcze roku 1595, kiedy właśnie tam, po drugiej stronie Dniestru, na multańskiej stronie, na terenach gospodarstw włoskiego, mołdawskiego, prowadzone były walki realizowane przez Jana Zamoyskiego, u którego boku, można powiedzieć językiem lotniczym, wylaszował się przyszły hetman Wielkiej Koronny Stanisław Żółkiewski. Koszty utrzymania, pełniąc tak wiele godności różnego rodzaju, wymagały naprawdę sporych dochodów. Często trzeba te było pieniądze skąd wziąć, żeby móc je wykorzystać na służbie Rzeczypospolitej przy tych urzędach, które były przekazywane przez króla poszczególnym magnatom, urzędnikom. No, pieniędzy nie było zazwyczaj, trzeba było to wynagradzać w jakiś inny sposób. Na przykład, tak jak w tym dokumencie, Zygmunt III Waza z dniem 2 kwietnia 1596 roku nadaje Stanisławowi Żółkiewskiemu tenutę z miejscowości Medyka. Medyka, która znajduje się koło Przemyśla. Dochody wobec tego z tenuty medyckiej mógł oczywiście częściowo tylko przejąć na własność, natomiast części musiał się rozliczyć przed skarbem królewskim. Stanisław Żółkiewski wyruszył wtedy, kiedy były 3 lata po traktacie w Buszy. Wydawać by się mogło, że jest spokój, ale był to spokój pozorny. Imperium Osmańskie przygotowało się do akcji, do przejęcia kontroli na terenie Multanów, czyli gospodarstwa mołdawskiego i wołoskiego. Skoro niebezpieczeństwo jest duże, to w naturze hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Żółkiewskiego jest to, żeby atakować, mimo że przeciwnik jest dużo silniejszy. Wyprawa, która poprowadzona została przez niego na tereny Mołdawii, doprowadziła do bitwy obronnej stoczonej na terenach, które znał. Znał jeszcze z czasów, kiedy przebywał tam razem z Janem Zamoyskim. To było ćwierć wieku wcześniej, ale teren raz zapadł mu w pamięci. Stacza bitwę obronną, ale przewaga ze strony oddziałów tureckich jest bardzo duża. Trzeba nakazać odwrót. Ten ponad 100-kilometrowy odwrót w kierunku granicy polskiej zakończył się tragicznie. Zakończył się tragicznie w odległości zaledwie kilkunastu kilometrów od granicy na rzece Dniestr. Zakończył się śmiercią hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Wielu rycerzy, którzy byli z nim, towarzyszy husarskich, pancernych, ale również żołnierzy piechoty, kozaków, którzy brali udział z nim w tej wyprawie. Fantastycznym momentem jest ten ostatni dzień, 6 października 1620 roku, kiedy hetman pisze swój ostatni list w życiu do swojej żony. Jest to Regina z Herburtów Żółkiewska. Wierna towarzyszka życia hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Matka jego dzieci. W tym Jana, który przybywa z nim podczas tej wyprawy. O hetmanie często pisano, ale o jego żonie Reginie warto wspomnieć. Warto wspomnieć przy tej wystawie, którą mamy okazję tu oglądać w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej. Regina jest i żoną, i matką. Osobą, do której hetman Wielkiej Koronny Stanisław Żółkiewski ma pełne zaufanie. Żona dbała również o stan posiadania w momencie, kiedy męża nie było w domu. Zajmowała się wychowaniem dzieci, trzeba je było umieć wychować na potrzeby domu, na potrzeby rodziny, niezależnie od tego, czy był to syn, czy była to córka. Ale trzeba się było opiekować tym majątkiem. Była świetnym gospodarzem w momencie, kiedy męża tak często i tak długo nieraz niekiedy nie było w domu, ponieważ przebywał tam gdzieś na kresach Rzeczypospolitej walcząc, czy to był podczas wyprawy kuszyńskiej 1610 roku, czy podczas innych eskapad, które mu towarzyszyły przez cały okres jego długiego życia. Sukcesy nie brały się znikąd, trzeba było mieć dokąd wracać. Wracał do domu, który był pełen ciepła ze strony żony Reginy, a z drugiej strony gospodyni, która dbała o to, żeby w tym domu wszystko było. Tym flagowcem pośród wszystkich posiadłości, dóbr pozostających w rękach rodziny Żółkiewskich,
gospodarowanym, którym się zajmowała i administrowaniem Regina. Wśród nich flagowcem była Żółkiew. Regina jako matka. Spójrzmy tylko na fragment listu, który oddaje troskę o syna. Syna Jana, który pójdzie na tą wyprawę cesarską razem z ojcem w 1620 roku. Ale towarzyszył on ojcu już wcześniej podczas różnego rodzaju wypraw. Matka powinna drżeć dosłownie nad synem. Dzisiejsze czasy pokazują, że jesteśmy zbyt nadgorliwi w roztaczaniu opieki nad swoimi dziećmi. Czyżbyśmy mogli powiedzieć, że Regina z Herburtów jest matką wyrodną? Posłuchajmy fragmentu listu, który pisze Regina do Tomasza Zamoyskiego. Pisze o swoim synu, pisze o Janie, który prawdopodobnie musiał alarmować matkę, że już mu się, prawda, trochę na tych Kresach nudzi, bo tu ino wojna, podjazdy, Tatarzy, jacyś Mołdawianie, Wołosi cały czas przybywają, od długiego okresu czasu, prawda, przybywają już poza domem. I wtedy ona pisze do Tomasza Zamoyskiego znamienne słowa. Widzę, że mu się już wojaczka uprzykrzyła. Mu, to znaczy Janowi Żółkiewskiemu. Widzę, że mu się już wojaszka uprzykrzyła, ale nie wadzi mu jeszcze przecierpieć nędzy w dymnej izdebce, żeby wiedział, co nędza, a potem, żeby umiał swoje szanować. Jeśli będzie miał, co kiedy. Czy to jest wyrodna matka, czy to jest matka, która u boku swojego męża stara się wychować syna na żołnierza, na prawdziwego żołnierza, na obywatela, na szlachcica Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Znamienne jest to, że ostatni list, jaki napisał 6 października 1620 roku z obozu, kiedy działo się już bardzo źle, wojsko wycieńczone długotrwałym odwrotem z obozu pod Cecorą, znajduje się już w niedużej odległości od granicy Dniestru i wtedy, przewidując, że niestety zakończy się to nieszczęśliwie, hetman pisze list. Fragment tylko listu, ale skoro list to epistola, epistolografia, sztuka pisania listów, jaką sztukę autor Progresu Wojny Moskiewskiej mógł nam tutaj zaprezentować w próbce tej epistolografii? Miłościwa jejmość pani, a pani małżonko ma sercem ukochana i wieczyście miła. Tak było i tak będzie, aby prawość i sława narodu naszego nie zaginęła. Pan Bóg Wszechmogący dopuszcza utrapienia, by ciało w wojnie hartować i umysł zaprawiać do dzieł rycerskich. Tegoż utrapienia nie koniec i nie koniec łaski Pana Boga Świętej, która nas wszędzie utrzymywała i nieprzyjaciołom tamę w bitwie stawać rada była. I oczywiście pisze tutaj w tym liście o zagrożeniu, któremu grozi. Co dzieje się dookoła, że niestety nie udaje się utrzymać dyscypliny w obozie. No i prawdopodobieństwo śmierci, niebezpieczeństwo śmierci jest duże. Dlatego te ostatnie słowa, które kieruję w tym liście do Reginy. A chociażbym i poległ, toż ja stary i na usługi Rzeczypospolitej już niezdatny. A Pan Bóg Wszechmocny da, że i syn nasz, miecz po ojcu wziąwszy, na karkach pochan zaprawi i chociażby tak było, jak rzekłem, pomści się krwawie ojca swego. Na wypadek jaki bądź zalecam waszej miłości, najukochańszej małżonce, miłość do dziatek, pamięć na me zwłoki, bo jest tyrałem ku usłudze Rzeczypospolitej. Co Pan Bóg zechce ze swej łaski dać, niech się stanie. Wola Jego Święta będzie nam miłościwa do ostatka życia naszego. Z tym mnie modlitwą i łasce waszej miłości, najukochańszej jej mości polecam i dziadki nasze na pamięć Pana Boga pamiętać upominam. 6 października 1620 roku. Jejmość do zgonu kochający małżonek i ojciec Stanisław Żółkiewski, hetman Wielki Koronny. Czy gdy zginął tam, w niedużej odległości już od granic Rzeczypospolitej, żona Regina pamiętała o zwłokach męża? Tak, wykupiła je i pochowała w tym flagowcu wśród posiadłości żółkiewskich w Żółkwi w kościele pod wezwaniem świętego Wawrzyńca. Sarkofag, który znajduje się w podziemiach kościoła, a w prezbiterium nad
kryptą, w której pochowany jest hetman wielki, koronny Stanisław Żółkiewski, znajdują się dwa przepięknie wykonane posągi. Po prawej i po lewej stronie są to jak gdyby dwie kwatery. Jedna, na której widzimy zarówno hetmana wielkiego koronnego, Stanisława Żółkiewskiego, oraz właśnie jego syna Jana. Natomiast na wprost, po drugiej stronie prezbiterium, znajdują się posągi matki i córki. Jest to matka, czyli Regina z Herburtów Żółkiewska oraz córka Zofia z Żółkiewskich Daniłowiczowa. Stoją wobec tego w sposób niesamowicie ciekawy ustawione. Żona na wprost męża, zaglądając mu jak gdyby prosto w oczy. Stoi brat na wprost siostry. Piękna opowieść, jak później trzeba było dbać o pamięć tej rodziny. Niestety Jan dostał się do niewoli. Później żona Stanisława zrobiła wszystko, żeby syna wykupić z tej niewoli, ale będzie on już tak bardzo zniszczony tą wojną, że bardzo szybko zmarł. Wtedy również do niewoli dostał się Stanisław Koniec Polski. Kto wobec tego, zgodnie z tym listem, który 6 października 1620 roku do Reginy pisał Stanisław Żółkiewski, ten miecz ojca podniesie i krwawie zaprawi, starając się zemścić jak gdyby na tych pochanach. No i może ktoś inny. I ten ktoś inny będzie. Jeżeli pokazujemy na przykład scenę z kościoła świętego Wawrzyńca w Żółkwi, no trudno nie przywołać tej ryciny ukazującej Teofilę Sobieską z synami Markiem i przyszłym mścicielem Janem Sobieskim u grobu pradziadka Stanisława Żółkiewskiego. Teofila Sobieska, rodzina Sobieskich, która jest spadkobiercami przecież właśnie Żółkiewskich i samej Żółkwi. Pomnik, który został wzniesiony na ponoć miejscu śmierci hetmana Stanisława, staraniem Reginy, a również ich syna Jana. I wreszcie po latach dwóch młodych chłopaków, którzy wraz z matką przybywają do tego kościoła i przez Teofilę Sobieską, klęcząc, modlą się za duszę swojego pradziadka Stanisława Żółkiewskiego. No, ciekawe jest również to, że dla uświetnienia tego miejsca pochówku zostały wybrane słowa z Eneidy Wergiliusza: z kości moich powstanie mściciel. Czy pradziadek, który ginie tam na obrzeżach Rzeczypospolitej nad Dniestrem i teraz Marek, który zginie pod Batochem w 1652, no i historia chyba i opatrzność włożyła ten miecz zemsty w ręce Jana Sobieskiego. Najpierw jako hetmana wielkiego koronnego w 1673 roku, no a później, 10 lat później, w bitwie pod Wiedniem. Rodzina i żony. Żony staropolskich czasów, w których mężowie, tak często wykonując swoje obowiązki, musieli być tam w polu. Wilczyce, często kresowe, stepowe, jak się ich często określa takim mianem, to było wychowanie w domu. Jaka była Regina? Gdybyśmy się wczytali w jej historię, w jej przeszłość, przecież ona pochodziła już z nieco zubożałej rodziny Herburtów. Owszem, bardzo znanej tu, na terenie ziemi przemyskiej, na terenie województwa ruskiego, ale już zubożałej. Natomiast ojciec Stanisława Żółkiewskiego chciałby może nieco lepszej partii dla swojego syna. Musieli poczekać na ten moment dopiero śmierci ojca, żeby tą zgodę na to małżeństwo mieć. Dopiero kiedy zmarł, pobrali się. I była to wspaniała, piękna miłość, która będzie do grobowej deski, do 7 października 1620 roku.